takiego prawa. I tu podzielę się z Państwem osobistym doświadczeniem. Jakiś czas temu odebrałem telefon od jednego z mieszkańców Czechowic-Dziedzic, gdzie zaniepokojony poinformował mnie, że na jednym z portali zarzuca się mi sfałszowanie wykształcenia. Wskazał mi ten wpis i faktycznie w swojej treści ten wpis był jednoznaczny. Przytoczę fragment. Poza tym tak naprawdę ile osób nadaje się do rady? Większość to nauczyciele, którzy nie mają pojęcia o jakimkolwiek zarządzaniu, dziennikarz z fałszywym tytułem MBA, dramat. Tak jest wszędzie. Po prostu ludzie, którzy mają jakiekolwiek pojęcie, nie pchają się do tego, bo to nie ma sensu, jeżeli w radzie są takie ameby umysłowe. Wpis był bardziej obszerny, ale ten fragment jakby oddaje perfidię tego wpisu. Jak wiemy, na 21 radnych jestem jedynym, który ukończył dziennikarstwo, co więcej jedynym, który podyplomowo skończył studia MBA. Sprawę zgłosiłem na policję. Jesteście Państwo zapewne ciekawi, czy policji i prokuraturze udało się wskazać osobę, do której przypisany jest adres IP, z którego wysłano ten post. Otóż udało się. Ale do dziś mam nadzieję, że chodzi tu o jakiegoś innego Mariana Błachuta z Trauguta, a nie naszego burmistrza. Dziękuję. Panie radny, ja myślę, że to, co w tej chwili pan powiedział, to jest bardzo poważne publiczne oskarżenie. Po raz pierwszy, jak długo jestem radnym, taka sytuacja miała miejsce. Wielokrotnie tutaj apelowałem do państwa o mądrość serca i o pokorę. Natomiast to, co pan zrobił w tej chwili, to jest grubo poniżej pasa. Mówi pan o mowie nienawiści. A co pan robi? Co pan robi? Panie przewodniczący, to ja zostałem oskarżony o fałszowanie swojego wykształcenia publicznie w internecie. Ja bronię swojego dobrego imienia. Tyle robię. Proszę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeśli można, panie przewodniczący, chciałem zwrócić uwagę, że myślałem, że to będą pytania do mnie, podczas gdy pytania nie padają, a padają oskarżenia. Ja nie jestem jak gdyby zainteresowany tym, co tutaj jest napisane, bo ja nie czytam tego, ale ja żądam wręcz, domagam się dokumentu stwierdzającego, przypisującego wręcz mi, że ja jestem autorem tego postu, który tutaj jest napisany. Dziękuję. Proszę, pan radny Leśny chciał w tej sprawie? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, tam jest korespondencja między prokuratorą, Kolnetem a policją, gdzie jest wskazany pański numer IP, adresu domowego. Czy potrzebuje pan jeszcze jakiegoś innego dowodu? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dokładnie tak. Ja nie jestem w ogóle zarejestrowany, ani nie piszę jako gość na czecho.pl i żądam dowodu. Ja żądam dowodu, a nie, że tak jest napisane. Pan mówi, że jest z policji. To policja powinna się do mnie zwrócić, powiedzieć coś w tej sprawie. To jest poza moimi plecami. Jak pan uważa, że ktoś może podejmować takie działania, w których wskazuje, czy mi przypisuje winę za jakieś działania, a ja o niczym nie wiem. Dziękuję. Czy jeszcze w tej sprawie? Panie burmistrzu, powiem szczerze, myślę, że to jest sprawa na inne spotkanie, w innym miejscu. Pozwoli pan, panie przewodniczący, że dokończę. Proszę. Tak, prawdę powiedziawszy, zdanie. Liczyłem na coś innego, że padnie zwykłe słowo przepraszam i być może wtedy nie przedsięwziąłbym środków prawnych i nie skierował sprawy do sądu. Chce pan za wszelką cenę udowodnić, że nie pan jest autorem tego wpisu? Będzie pan miał szansę. Dziękuję. Na kolejce jest pan radny Radosław Chudziec. Oddaję głos. Panie przewodniczący.